tego wjazdu pod kosz Hańca, ale nie celnie i znowu Bibin na tarciu. Będzie szukał kolejnej trójki? Nie. Wjeżdża pod kosz, ależ odegrał pięknie do Kacpra Młynarskiego, a ten kończy z góry. Wolfarma napędza się znowu, to już jest 20 punktów. No i wydaje się, że oni tej przewagi dzisiaj nie chcą stracić.